Widzę. CO TO JEST?! Hej wszystkim, z tej strony Scream, witajcie w nowym odcinku z Teardown. I dzisiaj, słuchajcie, gramy w Teardown, ponieważ przedwczoraj nagrałem Teardown i twórcy gry, spoko, Screamy nagrał Teardown, wypuszczamy dzisiaj update, nie? Bo czemu nie wcześniej? I oczywiście, wrzuciłem odcinek i akurat wyszedł update do Teardown. I słuchajcie, mamy tornado. Czemu się nie rusza? Nie wiem. Myślałem, że te tornada będą sobie po prostu tutaj latać, ale widocznie ono się w żaden sposób nie rusza. Nie rozumiem trochę. Czy tornado powinno się walić? Czemu tornado się zawaliło? O co chodzi? Ale no naprawdę tego nie Co? Można latać tym tornadem i tak po prostu bez żadnej... Wow! Ono wciąga wszystko! Autobus zaczął latać! Ej, to jest dobre! Nie spodziewałem się tego! Dobrze, widzowie, nawet ostrzeżenie jest! Ale to jest dobre! Można latać tornadem! I ono w ogóle się nie zatrzymuje! Dobra, lecimy na jakiś budynek. Są tu budynki? Chyba nie ma budynków. Ale jak to wszystkim rzuca! Wow, można oddalić ekran! Dobra, słuchajcie, widzowie. To jest mój żywioł, nie? To jest po prostu mój żywioł. Mogę rozwalać. Jeszcze jestem tornadem, nie? Genialne. Także, drodzy widzowie, można śmiało powiedzieć, tak wychodząc z tego tornada, czemu jestem w środku? Dobrze, wychodząc z tego tornada, można na spokojnie powiedzieć, że Screamy tu był. Wszystkie przyczepy leżą na sobie. Czemu ty się nadal ruszasz? Przestań! Wow, się rozpadło całe! I nadal się rusza, co jest? Czy można zatrzymać w ogóle to tornado? Halo, deski. Można powiedzieć, że deski są deską... ratunku. Tego tornada nie da się zatrzymać. Dobra, słuchajcie, wgrałem też nowe bronie. Ta będzie później. Najpierw jest ta. To wybuchnie, czy nie? Widzowie, bo... Dobra, to działa! To zadziałało! Całe tornado się rozwaliło praktycznie. Dobra, mamy jeszcze... Wow! To się przytrzymuje! I to przelatuje przez wszystko! Ale to fajnie wygląda! Dobra, ale już mnie te tornado... Dener... Wuje, czy można się go pozbyć? W jakikolwiek sposób? Nie da się, słuchajcie, widzowie. Tornado jest przeciwnikiem nie do zniszczenia, nie? Wow! To można przyspieszać, widzowie. To można serio przyspieszać? Dobra, jednak chcę jeszcze tym polatać. Ja nie miałem pojęcia, że tym można przyspieszać. Teraz wszystko odlatuje na taką skalę, że to jest chore. Nie, musimy wysiąść z tej karuzeli, słuchajcie. I teraz mamy specjalną broń. Otóż, możemy złapać! Co? Te tornado ma koła z dołu! Co jest? Dobrze, mamy tornado, złapałem powietrze, widzowie. Jezus, czemu ono nie chce się uspokoić? W żaden sposób! Co jest? Nie no, tego tornada nie da się zatrzymać. To jest jakaś istna masakra. Czy mogę je wciągnąć? Wow, na tej przeciepie można latać. Dobrze, ale czy możemy jakkolwiek wciągnąć te... Tornado? Jezus, co tu się dzieje? Jakiś koszmar. Dobrze, tornado, ale nie chcemy cię tu. Czemu nadal jest muzyka? Czemu tam się pali? Przestań się palić. No, tak się gasi pożar, widzowie. Bez kitu wszystko się zgasiło. I słuchajcie, czemu się zrespiłem w jakiejś, nie wiem, łazience, celi? O co chodzi? Słuchajcie, wyszła nowa mapa w Teardown. Ale to jest śliczne! Ale to jest ładne! Ale to jest bez kitu śliczne! Trzeba to, widzowie, mocno rozwalić. Ale zapomniałem wam najpierw pokazać jednej świetnej rzeczy. Otóż, co to jest? Tego wam nie chciałem pokazać, nieważne. Tutaj grają sobie rocka, po prostu grają sobie rocka. A my możemy wziąć taki mieczyk. I wszystko poprzecinać. Tylko
To nie miało działać w ten sposób. To miało równo przecinać, a nie robić wielki wybuch. O co chodzi? Czemu to zamiast przecinać robi dziurę w bloku? Co jest? Ale dzisiaj chciałbym przetestować naszego teardowna. Otóż słuchajcie widzowie, jako że był update i przed tym update'em można było dość mocno niszczyć, to teraz można niszczyć jeszcze bardziej, to nie? Czyli teraz twórcy usunęli coś takiego jak niezniszczalny pręt tutaj i dzisiaj możemy spowodować, że to całe spadnie i to kompletnie bez lagów. Czemu to w ogóle się tak dziwnie zawaliło? Aha, bo to się nawet nie trzyma. Ale zobaczcie, to o czym kiedyś marzyliśmy, tak naprawdę zrobiłem teraz w 5 sekund, nie? Trochę jest mi smutno, że to poszło tak szybko. I to bardzo szybko. I dzisiaj, słuchajcie, już nie trzeba się męczyć z tym, żeby budynek się od czegoś odczepił. On się odczepia od razu. Tylko w środku były jakieś rzeczy, które spowodowały dziury w tym budynku. Ale nieważne, czy teraz nasz budynek będzie potrafił pływać. Dobra, wróćmy do odcinka. I tak jakby wracając do tego naszego mostu, który tak świetnie wcześniej działał, teraz możemy zrobić coś takiego, że tak naprawdę przecinamy tu Czemu to wpadło do wody? Przecież nie przeciąłem reszty. Czy to drewno nie wytrzymało, czy o co chodzi? Dobrze, nie ruszamy tego drewna, słuchajcie, ale chciałbym teraz podciąć same nóżki dla mostu i zobaczyć, czy spadnie, bo wcześniej nie było nawet takiej opcji. Czemu to już spadło znowu? O co chodzi? Dobrze, nieważne. Kontero! Ując! Nie, dobra, jednak teardown działa teraz o niebo lepiej, widzowie. Zniszczyłem te dwie nóżki i już cały most się zawalił. Więc to działa naprawdę dobrze. A co jakbym wziął teraz Black Hole'a? Czemu trzymając Black Hole'a w ręku most się uniósł? O co chodzi? Czy ten Black Hole wpływa na most? Czy on się po prostu tak sam z siebie zrobił? Nieważne. W każdym razie puszczamy Black Hole'a tam, żeby zobaczyć jak mocny on jest, bo go troszkę ulepszyłem. Nie wiem czy niezbyt mocno, chyba niezbyt mocno, bo się nic nie rusza. Ale zróbmy walkę Black Hole'a kontra Tornado. Znaczy wiadomo, że w realu Tornado by przegrało dość szybko, ale chciałbym sprawdzić jak ta sytuacja wygląda w teardown. Ponieważ słuchajcie, tutaj Tornado jest naprawdę, ale to naprawdę niszczycielskie. A co się stanie, gdy weźmiemy to Tornado i rzucimy w niego Black Hole'em. Co się stanie, jeżeli... Co? Czy ten Black Hole usuwa wszystko? Jezus, co się dzieje? Wszystko leci do centrum tornada i znika po prostu. Dobrze, widzowie, jak oczyścić mapę? Lekcja numer 1. Co się dzieje? Kiedy to się skończy? Widzowie, Black Hole się skończył i to pozostało, nie? Tu wszystkie przyczepy, które tutaj były w tych miejscach, poleciały prosto do Black Hole'a i zniknęły. No ale jak widać, Black Hole się skończył, a Tornado nadal wyje. Jest tu tyle ciekawych modów, że nie mogę. Mamy Godzillę z poprzednich odcinków, którą można oczywiście przeciąć i pozbyć się jej życia. Ale mamy tutaj też wiele różnych innych rzeczy. Czy można nimi kręcić? Bo tutaj widziałem, że... Aha. Można nimi kręcić i oczywiście mamy też masę... Czemu on ma siekierę tutaj? Mamy też masę pojazdów, które w jakiś sposób potrafią niszczyć inne rzeczy. Proszę bardzo, można to jeszcze oczywiście zniżyć i jechać po prostu po ziemi i przecinać! Ale to się równo przecina przez wszystko! Ale to jest dobre! Proszę bardzo, proszę bardzo! Mamy też oczywiście tutaj tornado, nawet gwiazdę śmierci można przeciąć. Jezu, czy jest jakiś nowy ogień, czy o co chodzi? Czemu to się tak zaczęło mocno, ale to mocno palić? Dobrze, bo tutaj jest masa syfu. Czy tornado się da w jakiś sposób w ogóle pokonać, przynajmniej takim pojazdem? Bo to, że mogę je wyrzucić w kosmos fizikanem, mnie nie cieszy, ale to w żaden
żaden sposób nie potrafi tego pokonać. Czy mogę chociaż tym spróbować? Proszę bardzo, proszę. Aha. Aha, nie dość, że nasza broń zniknęła, to jeszcze prawie spadliśmy, nie? Ale to się nadal nie poddało. Widzowie, CO TO JEST?! CO TO?! Jezus, czemu to jest takie ogromne? Czemu? Jeszcze jakimś laserem atakuje? No chyba nie! No chyba nie! NIE! CO?! Wow, ale to jest epickie! Nie, uciekamy, 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 uciekamy. Wsiadamy do jachtu, wypływamy stąd, nie? To nas nie pokona, jak jesteśmy w jachcie. Widzowie, to nas pokona, jak jesteśmy w jachcie! To nas bardzo pokona! Dlaczego to jest takie OP? Da się tego pozbyć jakoś? Halo, szybko. Broń, broń, pozbądź się tego! Tak, dostało! Ale boss to jest! Ale to jest epicki boss! Dobrze, bo musimy się ukryć, widzowie. Musimy się ukryć, to nas tutaj nie znajdzie. Chyba. Zobaczmy, czy nas widzi. Widzi nas, czy nas nie widzi? Widzi nas! Nie, nie, ale to nas nie atakuje, jak tak nas średnio widzi. Dobra, musimy się tego pozbyć. Tak! Czy ja się tego pozbyłem? Nie! Czy to uciekło? To uciekło. Ale to było super! Ale to było super! Nie, serio, jeszcze czegoś takiego nie widziałem. To było takie dobre. Zobaczcie, co tu się stało, nie? Czemu tam jeszcze trzy jachty są? Nie rozumiem. Ale widzowie, spróbujmy jeszcze jedną rzecz. Ogólnie chciałbym zobaczyć, czy na tym da się latać. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale spróbujemy mimo wszystko, nie? Ja wejdę na to. Czy da się na tym stanąć? Da się na tym stanąć! O nie, zauważył nas! O nie! O nie! Uciekaj, 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 uciekaj! Co jest? Czemu to jest takie groźne? Czekajcie, czy my jesteśmy nieśmiertelni? Czemu nas się zabić nie da? O co chodzi? Czemu on nas strzela laserem i nie może nam nic zrobić? Jezu, jaki on jest szybki w ogóle! Czemu nie strzelisz czymkolwiek? Dobra, strzelił czymkolwiek innym, przepraszam. Ale na razie chyba, widzowie, jesteśmy nieśmiertelni po prostu. I on w żaden sposób... Jezus! Dobra, dobra. O, czemu to było straszne? Czekajcie, czekajcie, muszę się uspokoić. Czemu Teardown potrafi mnie wystraszyć? Bez kitu, przestraszyłem się. Wiesz co? A masz po prostu... Czemu my jesteśmy w powietrzu? Czy on w nas walnął tak mocno, że polecieliśmy w powietrze tak wysoko? Naprawdę? Dobra, koniec zabawy, masz jacht. Trzymaj. Czemu on przebija jacht jak chce? On przebija jacht jak tylko chce! Jak ja mam go zabić, nie licząc tego... TEGO! Właśnie tego! Dobrze, czy on się poddał w końcu? Nie no, bez tego moda bym mu nic nie zrobił! Naprawdę! To jest chore to, że on może tak sobie mną pomiatać jak tylko chce. Gdybym nie miał goda w tej grze, to bym umarł dosłownie w chwilę, nie rozumiem tego. Przestań! Dobrze, widzowie, ja was żegnam! Jeżeli się podobało, zostawcie subika i lajka. Pa, pa! Boże, jakie to jest chore!